No i dobra, mamy następny odcinek. Może w końcu wejdziemy na tą wystawę. O co tu chodzi? Czy ja w końcu gdzieś nadrobię jakieś leczonko? Ej, to jest jak w tym. Oni wyglądają jak taka gierka była, co tak się strzelało, się omijało te kule. Hot. Coś tam hot, ale nie wiem co. Fajno, może panty będą. To by będzie chciało. Słucham, mam spędzić wieczność oglądając tę kupę złomu? Tę fałszywą maszynę, która mnie zabiła? Aha, to musiało być kiepskie uczucie. Nieważne, jakie to uczucie. Ważne, co czuję teraz. Wściekłość. Przepełnia mnie gniew, a to mi się nie podoba. Jestem zrównoważonym człowiekiem, spokojnym. Ciągle mówili, że roboty nas zastąpią. To znaczy w pracy. I faktycznie tak zrobiły. Zarzynając nas jak świnie. Co za historia? Zostawcie mnie. Chciałbym sobie pospać. Tam na pewno idzie wejść. Tu bym chciał pozwianać jakieś fanty. Nic ciekawego nie było, nie? Tam gdzieś idzie przejść na pewno. Tu idzie coś otworzyć na pewno. Dobra, tu trzeba wyjść, bo tu trzeba gdzieś znaleźć jakiś ten. A, tu jest, słuchajcie. Tak. Widzicie? Raz, dwa, trzy, tak, tak. Kurde, nie wiem, czy mi się to uda, tak? Kurde, jak to tam jest, słuchajcie, ja muszę sobie to zrobić zdjęcie, bo ja tak to nie zapamiętam. Ale to jest to, jak nic, to jest to. 3, 3, 3, zaraz sobie zobaczymy. Tak mniej więcej pod środkiem. Zrobimy sobie foto, dobra. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, tak, tak, i tak? No to dziwne, tu są na pewno te trzy, tu jest tak, tak, tak. Otwarte, dobrze. Fajna skrzyneczka. Naboje, 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 naboje. No, naboje jedyne co możemy zrobić to przerobić sobie na jakieś. Mamy jedno leczonko jeszcze, no zawsze coś. Dobra, tu nie będziemy deptać tego, tej wystawy. A, tu mamy zapis, miło. Leczonko sobie możemy zrobić? Ta nuta też tu jest zajebista. Podoba mi się. Amunicja do strzelby, no kurde, przecież tak. Ej, teraz czy zrobimy jedno i drugie? No właśnie, teraz wezmę to, a tamtego nie wziąłem, nie? To będę miał... Wybieracie, major. W zasobach? Czy gdzie to będę miał? Tam, montaż zapasu, tu. Gdzie to przenieść? Szkoda, że nie idzie tak przenieść.
Albo nie, to tylko tam mi niepotrzebne teraz w sumie. Dobra, tam niech będzie. A ulepszyć coś możemy jeszcze? To słuchajcie, mamy no ładną broń teraz będziemy mieli chyba. Tak mi się wydaje. Dobrze. Trochę sobie ulepszyliśmy. Fajno. A jeszcze, czemu nie wziąłem tych? No mam niby to. Ekwipunek. A, bo to są te duże. Dobra, niepotrzebnie straciłem teraz to. No trudno. Zapisywanie danych. No idziemy na tą wystawę, idziemy. Mi się wydaje, że raczej tam będziemy przechodzić. Muszę się dostać na wystawę. Jak otworzyć drzwi? Do podstawowych funkcji tereszkowych należy przekształcanie palca wskazującego w klucz. Chyba zgubiłaś multi-klucz. Brak wymaganego modułu manewrowego. Nie można funkcji otwierania. Jasne. Gdzie mogła zgubić ręce? Sugeruję przeszukać to miejsce. Nie rozumiem, ale z chęcią... Charles, jak wyglądają specjalne interfejsy nerwowe do kolektywu? Wiesz, te, które ma dostać tylko rząd. Z całą pewnością je otrzyma. A wyglądają one jak myśl, tylko w złotej, wysadzanej diamentami oprawie. Naukowcy ze spółki... Zbieramy pan tego, to nikt nie wiadomo, co się... Własne, jeszcze inne. To się tam przyda i do czego. Czyli naukowcy też mają specjalne uprawnienia? Zgodnie z planem doktora Seczenowa, urzędnicy państwowi otrzymają podróbki. Tylko tam trzeba będzie przejść, tam wiecie gdzie. Prawdziwe interfejsy, nadające im dodatkowe upoważnienia. Szef spróbuje oszukać cały rząd? Niemożliwe. Skąd to wiesz? Towarzyszu majorze... Co zatem wybieracie? Czekajcie, może jeszcze teraz? O kurde, ale to warto. A ulepszenie jeszcze broni może? Jak już tu jesteśmy? Za mało czegoś, tak? No dobra, okej. Okay. Tu też. Tu też, dobra. Bo jeszcze tak mówię... Czekajcie, a to? To mogę, dobra, okej. Okay. No i świetnie, to ostrze, zawsze coś. A to jeszcze idzie zrobić? Ulepszyć? Dobra. Nie, ta muza w tym jest po prostu nieziemska, nie? Dobra, jeszcze tylko chciałem zobaczyć, czy da się jeszcze coś tu nam starczy? Starczy. Dobra. Wysłano do zapasów. Amunicja. Dobra. Dostęp przyznany. A tu na przykład nie ma zapasów? Nie, tu nie ma zapasów. Znowu z tym szokiem, zamiast tutaj to zrobić.
Żebym tu ja miał więcej życia, nie, to nie. Zawsze coś walne takiego, nie? Naklikam. Zapisywanie danych. Dobra, lecimy. Jaki byk tutaj. Duży się wydawał, nie? Wszędzie leżą trupy. No dziwne, nie? A, to jest ten taki w miarę prosty. Dobra. Związek Radziecki to piękne miejsce, prawda? Tutaj? Ale jest ręka Tierieszkowej. Co ten metalowy zboczeniec z nią robi? Ten robot jest kelnerem. Obsługuje ludzi, których zabił. To jest chyba wyjście na tą główną tą, tak? Aha, dobra, okay. Jednostka nie jest obecnie agresywna. Sądzę, że uda nam się zabrać ramię bez walki. Chyba jednak nie. Nie dam w to ją wierzyć, nie ma mowy. Przywaszują! No i dobra, nie żyje. Antypantyr, wszystko co się da, to trzeba tutaj przeszukać. Pobrać wszystko, dosłownie wszystko. Dobra, tu jeszcze jest coś w biurku. Bierzemy, bierzemy, bo to się potem gdzieś do ulepszenia przydaje. Dobra, idziemy, idziemy, idziemy. Tu sobie zapiszemy. Jak to działa? Przyłóż rękę i zobaczysz. Multiklucz aktywny. Dobrze, że tak nie pokazało. Co teraz? I co w związku z tą wystawą w ogóle? O co chodzi? Gotowy jest. Dziękuję wam za ratunek. Bez klucza czułam się jak bez ręki.
Proszę chwileczkę zaczekać. Jaki żart. Naprawiliśmy ją, czy zepsuliśmy? Kieliszkowa to ultranowoczesny model z systemem autonaprawczym. Opracowano ją na podobiznę słynnej aktorki i kosmonautki. Gówno mnie to obchodzi. Od razu lepiej. Jeśli pozwolicie, chciałabym wygłosić przemówienie. Szanowni goście, witamy na wystawie osiągnięć gospodarki narodowej. Co ty wygadujesz? Chcesz przemawiać? Paradujesz między stertami trupów. Wszędzie jest rozbryzgana fajnie. Moje algorytmy zacięły się z przerażenia. Nie zostałam jednak wyposażona w narzędzia werbalne ani wizualne do wyrażania strachu, przerażenia bądź innych negatywnych emocji. Groteskowy dysonans między moim zachowaniem a makabrycznymi okolicznościami wywołuje we mnie obrzydzenie. Jednak nie mogę temu zaradzić. Rozumiem. Nikt się tego nie spodziewał. Dobra, robocie. Aktywuj stan alarmowy. Stan alarmowy? To doprowadziłoby do zwiększonej agresji ze strony pasywnych i fizycznych systemów bezpieczeństwa. Groziłoby to śmiercią waszą oraz wszystkich ocalałych osób, o ile takowe istnieją. Właśnie, o ile takowe istnieją. Jesteśmy na cmentarzysku. Wykonaj polecenie, robocie. Wydaliście mi nietypowe polecenie. Wszyscy ludzie w tym kompleksie zostali zabici przez roboty, ale wam nic się nie stało. To zastanawiające. Udowodnijcie, że jesteście człowiekiem. Nie przyjmę polecenia od robota udającego człowieka. A jak mam niby to zrobić? Popełnić seppuku? Przejść próbę Darwina. To wykaże, że jesteście człowiekiem. Nie podoba mi się to. Jaką próbę? A może po prostu wyrwę ci łeb, co? Bez jej pomocy aktywacja stanu alarmowego zajmie zbyt długo. Z radością to potwierdzam. Dobra, jak sobie chcesz. Przejdę dla ciebie próbę Darwina. Co mam zrobić? Udowodnij, że jesteście człowiekiem, pionierze Nieczajew. Umieśćcie tu trzy przedmioty symbolizujące główne wartości radzieckiego obywatela. Sztukę, pracę i życie. Na skwary, to jak kolejny popieprzony zamek, kurwa! Ja chyba przyciągam takie bzdety. Gra zapisana. Sztuka, praca, życie. Dobra, mamy radio. Ten kwiatek pewnie jest do wzięcia, co? Chyba jednak nie. Skalę wywaliło. Tlenek węgla. Dobra, myślałem, że tego kwiatka sobie weźmiemy, ale jednak nie. Sadzonkę. No, ale to raczej tam by było. Jeszcze tu zobaczmy, co tu jest. Tu nic nie jest. Dobra, młot. No ale tam jest ta sadzonka, jeszcze my jej nie mogę wziąć. Jeszcze raz idziemy zobaczyć. No raczej to jest strona, tylko... No przed chwilą się podświetlał.
Przed chwilą tu widziałem, ale... No nie wierzę, no sadzonka, no przecież to jest sadzonka. To jest świąteczna piosenka. Dobra, no mam radio. Mam tamto coś. Nie, to tam jak nic, trzeba wziąć tą sadzonkę, tylko jak ją zabrać? Autoryzacja. Major Nieczajew. Kryptonim. No, ja też Nieczajew. Aha, a tu się nie podnosi? No dobra. Mamy to. Idealny odcinaczek, słuchajcie. Dawaj, chodź tu, laska. Mam wszystko. Co do próby Darwina. Próba Darwina. O, jest teraz te wszystkie odcinki trzeba będzie postawiać. Uważaj na palce. Nie chcę drugi raz szukać multiklucza. Młot, narzędzie robotników, sierp, przyjaciel chłopa oraz wieloramienna gwiazda, której oddają cześć i za którą oddadzą życie. Ciekawe, czy włączę coś rzeczywiście. Coś dobra? Mam wrażenie, że zaczął się koniec świata. Radio przyszłości. Zadziwiająca muzyka generowana przez ultranowoczesny superkomputer na podstawie preferencji i tendencji współczesnych wykonawców. To jest no, znana piosenka, nie? Takich właśnie utworów będą słuchać ludzie przyszłości. Ale słuchają ich już ludzie teraźniejszości. Czy to nie znaczy, że w przyszłości to będzie muzyka przeszłości? I za 30 lat nikt jej nie skomponuje, skoro już istnieje. Muzyka przeszłości może się w każdej chwili zmienić. Słuszna uwaga! Odkryliście właśnie paradoks czasowy. Jeszcze brakuje tylko tego... Owszem, muzyka przyszłości... Jeszcze by mogła być ta piosenka i by było już lodzios, nie? Superpozycja obserwatora i postrzeganych informacji znajdują się jednak w zamkniętej pętli. Ujmując to prościej, zawsze słuchamy muzyki przyszłości. Jednocześnie sami ją kształtujemy. To chyba była angielska wersja, to jest chyba po rusku. Jeśli to jest prostsze ujęcie, to nie chcę słyszeć skomplikowanego wyjaśnienia. Tak mi się wydaje. Zaczyna mnie od tego boleć głowa. Znaczy ja mam na przykład to już... Czy tego... Czy masz... Właśnie mam z nim zagadać. No dobra, no już. Co do próby Darwina. No to już gadaliśmy. No dobra, no bo to już mamy wszystko. Komu ja mam to dać? I wierzę, że i ty kochasz mnie.
Zamknij gębę, poroniony tosterze! Przepraszam. Otaczający mnie chaos powoduje błędy w algorytmach. Pionierze, nie czaję! Przeszliście próbę Darwina śpiewająco! Kim chcecie zostać, kiedy będziecie dorośli? Strażakiem. Kosmonautą. Doskonały wybór kariery. Życzę wam... Dziękuję za to... Siobonka? Majorze. Myślałem. Mogę wam pomóc... Masz jakiś wyciek pamięci? Muszę ogłosić stan alarmowy, żeby WOGN przeszedł w tryb ćwiczeń wojskowych. Niestety to wykracza poza moje kompetencje. Czy ty jaja sobie robisz? Mam jednak rozwiązanie sytuacji. Jeden robot nie może aktywować trybu ćwiczeń wojskowych. Procedura ta wymaga obecności dwóch robotów. A gdzie znajdę drugiego irytującego metalowego głąba? Przed tym koszmarem w punkcie informacyjnym było nas dwoje. Podczas awarii oszalałe roboty rozerwały moją koleżankę, Klarę, na strzępy! Jak gdzieś tam nie mijałem? I porozrzucały jej części po całym budynku? Tak. Skąd wiedzieliście, towarzyszu? Miałem przeczucie. Muszę przeczesać cały WOGN? Proszę podłączyć moduł administracyjny. To pozwoli mi stwierdzić, gdzie znajdują się szczątki biednej Klary. Lepsze to niż szukanie na oślep. A gdzie jest ten moduł administracyjny? Nie mam całego dnia. Proszę za mną. Co za potworna tragedia. Roboty musiały zupełnie postradać zmysły. No leź. To też musimy sobie w końcu ulepszyć, bo to mamy w tej podstawowej wersji. Fajne te roboty takie. Durany przyłóż. Nie będziemy oglądać teraz tego robota? Spójrzcie! Pomoc drwalom i służbom ratunkowym to szlachetny cel. A ty? Jak wykorzystujesz ramiona, które dali ci nasi stwórcy? Dajcie spokój, to mnie kurde tak wkurza ten bot. Jak bestia do miażdżenia i rozczłonkowywania. Nie, o nie, nie. Nie mówcie, że idzie do następnego. Chryste, panie. O, ten C-3PO. A ten? Ludzie, ona będzie o każdym gadać? Jak gdyby nic się nie stało. Nie masz ani krzty wstydu, robocie. Publicznie obnażasz swój kompaktor i... No chyba rzeczywiście będzie o każdym gadać. Tego sam. Tita, tita, ta, tita, ta, tita, ta. To będzie zapis jak nic. To sprzątacze to zrobili. Jestem dziś taka roztargniona. Ona gada każdy mnie, ale asy. Tita, ta. Ach, zazdroszczę wam ludziom. Możecie wziąć maszynkę i zgolić takie okropne, obrzydliwe wąsy. Ale to coś. Nie jesteś nawet maszyną, ty Benzfale. Jesteś zwykłą imitacją, karykaturą, sprzętem laboratoryjnym. Wybaczcie ten wybuch. To dlatego, że jeden z nich... Przeznaczenie, robot WOW. Cóż, A6. Temat. Pomaga naukowcom w eksperymentach i testach przeprowadzonych w placówkach naukowych. Istnieją rozmaite modele robotów laboratoryjnych. Te w czerni okazały się... Robot laboratoryjny został włożony w kwestii wyglądu i anatomii. Na obraz i podobieństwo człowieka. Z daleka. Jak do tego doszło? Jak wiecie, specjalizację czarnych robotów laboratoryjnych określa pakiet oprogramowania zakodowany w specjalnie do tego zaprojektowanej genetyczno-skalarnej kapsule neurożelu. Możecie zabrać kapsułę dowolnego niesprawnego robota, o ile jest cała. Co? Nie zrozumiałem ani jednego słowa. Jesteś asystentką, więc może mów po ludzku. Jestem w szoku. Zero poczucia przyzwoitości. No dalej, bo tu jeszcze jest, kurde. Zakładam, że poznaliście już Norę.
okrutny automat renowacyjny, który poddaje ludzi niewyobrażalnym, morderczym torturom. Czuję ból w algorytmach, kierując was do niej, ale nie mam wyjścia. Jest jedynym mechanizmem zdolnym wykorzystać tę kapsułę do rozwinięcia waszego uzbrojenia. Tak, tak. Ruszaj tyłek, ty Jerieszkowa. Śpiesz się. Już się robi, towarzyszu. No dali. No ludzie kochane. Jeszcze o tym opowie, nie? No wiem, wiem. To jest Rafik. Kto jest dobrym chłopcem? Najsłodszym, śmiesznym, pulchnym chłopcem? Ty, kuptasku! Nie atakujesz ludzi nawet w trybie bojowym. Tak jesteś słodki, prawda? Co za słodkie stworzenie! Tutaj, no. Towarzyszu, moduł administracyjny powinien być na tym stanowisku. Proszę zainicjować połączenie. Ulala. Tyk, 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 tyk. Tylko proszę ostrożnie, towarzyszu majorze. Mam bardzo delikatne wnętrze. Ojej, coś pękło? Spokojnie, to tylko moje stawy. Zrobione, wszystko dobrze? Uprawnienia administracyjne zostały przyznane. Co teraz? Otwieram dla was drzwi atrium. Proszę przeszukać każdy poziom kompleksu i znaleźć moją drogą Klarę. Będziecie dobrze, będziemy szukać Klary w następnym. Przejdziecie na kolejne piętro, przeskanuję je pod kątem w następnym odcinku. Większość znajduje się na parterze. Proszę, złóżcie ją w całość. No i fajnie. Gra zapisana, no i pięknie. No i tu też mamy zapis. No i świetnie. Także walimy sobie jeszcze zapis tutaj. O kurde, pół godziny odcineczek. Za dużo się nie wydarzyło, ale spoko. Babka była rozwalona, ten robot, nie? Dobra, słuchajcie, kończymy. Widzimy się w następnym odcinku. Bye.